Na program zapraszam prezes polskiej firmy działającej w branży ciepłowniczej DZT Service, pani Jolanta Suława. www.dztservice.pl. Zapraszamy do nowych i eleganckich wnętrz polskiego supermarketu Intermarché w Świebodzicach. W Intermarché codziennie kupisz świeże owoce, warzywa, chrupiące pieczywo. Jesteśmy dumni z wyrobów z własnej wędzarni. Zaopatrujemy się tylko u polskich dostawców. Postaw z nami na zdrowy styl życia. Sprawdź ofertę produktów ekologicznych, bezglutenowych czy bez cukru. Posiadamy bogaty asortyment napoi oraz ulubioną strefę, szczególnie panów. A wszystko w niskich cenach, bo Intermarché to bogaty asortyment, wysoka jakość produktów i codzienne promocje. Przed wejściem do sklepu zdezynfekuj ręce i ubierz maseczkę. Dbajmy o siebie nawzajem. Intermarché. Zmieniamy się dla naszych klientów. Chciałabym Państwa zaprosić do oglądania wystawy, którą prezentuje Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach, wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II. Autorem tej wystawy jest Centrum Myśli Jana Pawła II, które zajmuje się dokumentowaniem i kontynuowaniem myśli i filozofii Jana Pawła II oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Ta wystawa podzielona jest na kilka modułów, które dokumentują etapy życia Jana Pawła II. Jego dzieciństwo, kiedy nazwany był Lolkiem, jego młodość, kiedy mówiono do niego Karol, jego przygotowanie do kapłaństwa, jego pracę i spotkania towarzyskie i wycieczki z młodzieżą, która zwracała się do niego wujku, jego kapłaństwo jako księdza i proboszcza parafii, biskupa, kardynała i w końcu papieża. Ta wystawa prezentowana jest również na bibliotecznej stronie w wersji wirtualnej i można oglądać ją, nie wychodząc z domu. Są tam zamieszczone zdjęcia, są zamieszczone oryginalne, bardzo ciekawe historyczne dokumenty dotyczące historii Polski w ogóle. Są fragmenty filmów z wyboru Jana Pawła II na papieża czy kardynała Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Myślę, że ta wystawa i materiał w niej zamieszczony dostarczy nam wielu wspomnień, wielu wzruszeń i skłoni do wielu refleksji.